Cześć, jesteśmy dzisiaj u Agi. Justyna, Antek i Aga będą mnie dzisiaj uczyć robić pierogi, bo niestety muszę się przyznać, że mimo iż jestem Polką, nigdy nie miałam do czynienia z przygotowaniem tej potrawy. Mam nadzieję, że nauczą mnie robić perfekcyjne ruskie pierogi. Zapraszamy! No więc dziewczyny, co właściwie potrzebujemy do tych naszych ruskich pierogów? No więc pierogi składają się z dwóch części. Ja się dzisiaj zajmę nadzieniem, a Aga się dzisiaj zajmie ciastem. Do nadzienia ja potrzebuję ziemniaki, biały ser i trochę przypraw. A do ciasta potrzebujemy mąkę, jajko i wodę. No to zabieramy się do gotowania. Tutaj mamy gotowane ziemniaki i teraz musimy je porządnie rozgnieść. W czasie, kiedy Justyna walczy z ziemniakami, ja będę robić moje ciasto. Robi się je bardzo prosto, trzeba wbić jajko. Stopniowo dolewać wody i... Najlepiej użyć do tego łyżki. I tak sobie mieszać, aż nam się zrobi z tego takie gładkie, zwarte ciasto. Więc ziemniaki już mamy gotowe, teraz po kawałku trzeba dodać trochę sera. I to, ile go dodamy, w zasadzie zależy od tego, jaki smak lubimy. Jeżeli chcemy, żeby pierogi były bardziej kwaśne, to możemy dać sera więcej. Jeżeli lubimy bardziej smak ziemniaków, to może go być mniej. Jak pognieciemy, to będzie widać, czy trzeba jeszcze dodać, czy nie. Zobaczmy, jak radzi sobie Aga. Jej ciasto jest pewnie już gotowe. No niezupełnie. Jeszcze tutaj walczę. Musiałam dosypać trochę mąki, bo jednak dałam za dużo wody. Ale tak to wygląda to robienie ciasta właśnie, że dosypujemy albo dolewamy i sprawdzamy, czy nam odpowiada konsystencja. No, moja, jak widzicie, jeszcze nie całkiem odpowiada. To jaka powinna być ta idealna konsystencja? Przyjdź za 3 minuty, to Ci powiem. Więc kolejną rzeczą, którą trzeba dodać, jest trochę soli i trochę pieprzu. W sumie do smaku zależy od indywidualnych upodobań. No i jak tam nasze ciasto? No właśnie udało się już osiągnąć tę idealną konsystencję. Idealna konsystencja jest wtedy, kiedy ciasto nie kleje się bardzo do rąk. Widzisz, moja ręka jest już prawie sucha. I jest takie dość sprężyste. Bo to znaczy, że będzie nam się fajnie wałkowało i później będzie łatwo się kleiło. Musi być trochę klejące, nie może być zbyt twarde, bo później musimy skleić te pierożki razem, prawda? Ale nie może być też takie... bo się... No się rozejdą, tak. Rozwalą, tak, pierożki, tak. Także jest... Ja już swoją część kończę. Justyna, jak tam u Ciebie? No, już są gotowe, teraz trzeba jeszcze tylko spróbować i sprawdzić, czy to już jest ten smak. Martyna, co myślisz? Jeszcze za mało? No, ja jestem przyzwyczajona do bardzo przyprawionych, więc... I jeszcze trochę soli, bo ciasto nie ma w ogóle soli. I cały smak jakby tej potrawy jest tutaj. Więc to musi być takie mocne w smaku. To co właściwie teraz będziemy robić, a raczej Antek będzie robił? Antek teraz będzie razem ze mną. Robić gwiazdeczki. Antek będzie robił gwiazdeczki, a ja będę robić kółka, z których będziemy później lepić pierogi. Trzeba wziąć jeszcze wałek. I szklankę. Mamo! Już robisz gwiazdeczkę. Czekaj, pierwsze trzeba rozwałkować ciasto, wiesz? Ciasto nie powinno być zbyt grube. Bo wtedy pierogi będą składać się głównie z ciasta. No, też smaczne. O, już jest popakowane. Tak, no to jest takie ciasto makaronowe. O, już jest. Nie, Antek, jeszcze chwileczkę. Jeszcze troszkę trzeba powałkować, wiesz? Nie. Jeszcze troszeczkę. O, tak zrobimy. Pach. I puf. Jeszcze troszkę powałkujemy. O, tu już możesz wyciskać gwiazdeczkę, no. Nie ma silniejszej potrzeby niż potrzeba. Proszę, piękna gwiazdeczka. Joci, jaka piękna gwiazdeczka. Zanieś Justynie. Tak. Nie! Głaszka Wantek nie wycinaj gwiazdeczek. Nie. O, Proszę bardzo, Justyna przejmuje i zaczyna lepić. Tak, więc teraz jak już mamy kółeczka, które Aga z Antkiem ładnie nam powycinali, to nakładamy tutaj trochę farszu. Nie za dużo, tak na pół pieroga, żeby dało się to skleić, ale jednocześnie, żeby to nie było samo ciasto. I staramy się to kółeczko złożyć na pół, tak żeby cały farsz wszedł do środka i po bokach trzeba dokładnie skleić, tak żeby podczas gotowania ten farsz nam potem nie wyleciał z pieroga. I tutaj dokładnie na bokach. Ważne jest to, żeby nigdzie nie było dziur, bo jak nam ziemniaki wylecą, to zrobi nam się papka, a nie pieróg. To skoro już mamy pierogi, to co teraz z nimi robimy? Teraz trzeba je ugotować. Wrzucamy je do wrzącej wody, wcześniej trochę posolonej. Trzeba delikatnie zamieszać, żeby nie przyżarły do dna garka. Kolejna rzecz, na którą nie ma idealnej reguły, to to, jak długo powinny się gotować pierożki. A to nie jest tak, że one powinny wypłynąć? No powinny wypłynąć, ale potem powinny się jeszcze chwilkę pogotować. Ale ile to jest ta chwilka, tego nikt nie wie. Znaczy to wie każda gospodyni na swój własny sposób. No i jak tam nasze pierogi? Świetnie, wypłynęły, gotują się, to znaczy, że już są gotowe do tego, żeby je wyjmować z garka. Najlepiej to robić w ten sposób, że wykładamy sobie na durszlak, żeby jeszcze ściekły z wody. I ja najbardziej lubię, jak ciasto jest jeszcze takie trochę twarde. W środku miękkie, a na zewnątrz twarde. Miękkie, a na zewnątrz twarde, tak. Ładne są na pewno. Ładne, prawda? Postaraliście się, tak pięknie skleiliście, żaden się nie rozkleił. No więc by nasze pierogi były jeszcze lepsze, dodamy smażonej cebuli. Aga poświęci się i pokroi dla nas cebulkę, ale myślę, że pierogi z cebulką wynagrodzą jej te łzy, które teraz będzie musiała uronić. Jakie łzy, jakie łzy. Taki twardy i stary nauczyciel jak ja nie płaczę. Antek? To jest gorące. Nie! Antek już je. Nie! Antek nie czeka na cebulę. To weź sobie tak jak chcesz bez, tak? Masz tu jeszcze jednego. O, ten jest już chłodny. Proszę. Jeszcze jednego chcesz? Masz jeszcze jednego bez. Jak widzicie, zaczęliśmy już jeść. Pierogi są pyszne, ale to nie jest jedyny rodzaj, który możecie zrobić. Jakie jeszcze mamy rodzaje pierogów? Latem najlepsze są z owocami, z truskawkami, szczególnie jak jest sezon. Z jagodami. Z jagodami są pyszne. Ale w sumie też są dobre ze szpinakiem albo z brokułami. To już nie są takie tradycyjne odmiany, ale można pokombinować i pobawić się. Z mięsem też są bardzo dobre. To też w sumie taka bardziej tradycyjna wersja. Albo z soczewicą dla wegetarian. O, właśnie. W każdym razie do pierogów możecie dać różnorodne nadzienie. To wszystko zależy od waszej wyobraźni, więc zachęcamy do robienia tego przepysznego dania. Dzięki! A teraz wy zróbcie wasze pierogi i pochwalcie się, jak wyszły. Mam nadzieję, że będą idealne.